Cześć, witam Was serdecznie. Zapraszam na zupełnie nowy format, który dla Was przygotowaliśmy. Wierzę, że dzięki temu poznacie naszych piłkarzy od zupełnie innej strony. Ani słowa o piłce, Tomek Bała. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Lecimy. O której zaczynasz dzień? Zazwyczaj gdzieś jest to 8:30. Mam nastawiony budzik mniej więcej w tych godzinach. Do śniadania. Kawa czy herbata? Zdecydowanie kawa. Pierwsza strona internetowa, jaką otwieram, to? Strony raczej nie otwieram, bardziej aplikacje, więc no jest to X. Na pewno Instagram, Messenger, Facebook. To bardziej tego typu aplikacje. I to są właśnie te najważniejsze aplikacje w Twoim telefonie? Tak. Okej. Okay. Ulubione prace domowe, jeśli takowe są, to? Ulubione prace domowe to może taka bardzo nietypowa dla facetów, ale lubię sobie posprzątać mieszkanie wieczorem przed spaniem, że jak rano wstaję, to mam wszystko ładnie wysprzątane i lepiej się czuję zdecydowanie. Super. Mam plan na życie po życiu, czy jakoś to będzie? Jakiś tam plan mam na siebie, ale na razie skupiam się tylko i wyłącznie na piłce. Dom z ogródkiem czy apartament z tarasem? Dom z ogródkiem. Jestem złotą rączką czy dzwonię po specjalistę? Pewnie ci, co to będą oglądać z mojej rodziny, czy te znajomi się będą śmiać z tego, ale no, staram się, jak coś tam jest do naprawy, to staram się zawsze na pewno spróbować, a ewentualnie jak nie potrafię tego zrobić, no to ktoś przychodzi i mi pomaga. Gdybym nie był sportowcem, to? Na pewno byłbym dalej w sporcie. Kuchnia. Moje umiejętności kulinarne są? No, uważam, że są na okej poziomie. Jeżeli trzeba coś ugotować, to gotuję sobie sam. Wiadomo, że czasami zdarzy się, że sobie zjem na mieście, ale lubię sobie sam ugotować. Popisowe danie? Głównie makarony. Wiadomo, zmienia się jedynie ewentualnie sos i dodatki. Śniadanie na słodko czy na słono? Raczej na słono, ale później po tym, jak zjem na słono, to zawsze coś lubię na słodko, najbardziej do kawki, coś sobie zjeść. Ulubione danie? Ulubione danie? To głównie makarony raczej. Makaron z pesto bardzo lubię i to na pewno najczęściej jem. Ulubiona kuchnia? Rozumiem, że włoska w takim razie. Włoska, ale też bardzo lubię naszą polską. Fast food, czyli wszystko jest dla ludzi? Uważam, że wszystko jest dla ludzi, tylko trzeba wiedzieć kiedy. Jak niedziela, to obowiązkowo rosół i schabowy? Jak jeżdżę do domu rodzinnego, do siebie na wieś, to zawsze piszę do mamy, żeby jednak ten schabowy, ziemniaczki, najlepiej mizeria, żeby był. Nigdy w życiu nie zjem? Ciężko mi powiedzieć, czego nie zjem. Ogólnie w sumie też tak nietypowo, bo pomidora na przykład na kanapce lubię, ale jakbym miał samego pomidora tak zjeść, no to bym nie zjadł. Bardzo tak nie lubię po prostu samego pomidora, ale na czymś lubię zjeść. Jako dodatek. Tak jest. Podróże. Mój ukochany region w Polsce to? Podkarpacie. Lubię bardzo spędzać czas w Rzeszowie, więc tutaj się najlepiej czuję. Ulubione miejsce w mieście, w którym mieszkam, to? Ulubione miejsce? Rynek i raczej bulwary rzeszowskie. Najlepsze wspomnienie wakacyjne mam z? Najlepsze wspomnienie wakacyjne to może bardziej nie gdzie, ale z kim. Ze swoimi przyjaciółmi na pewno, ale to dużo by opowiadać. To na inny program, na inne okoliczności. No, tak jest, tak? Na pewno nie na ten. Na pewno jeszcze wrócę do, w sensie takim wakacyjnym? Na pewno wrócę. Ciężko mi powiedzieć, szczerze mówiąc. Też za dużo nie zwiedziłem, jeśli mam być szczery. Mam nadzieję, że wszystko co najlepsze to dopiero przede mną. Bo jest, zawsze, tak? Zawsze gdzieś problem z czasem był, bo jak zmieniałem klub czy coś, no to też różne to były ligi. I zawsze ten okres był taki różny, raz krótszy, raz dłuższy. Na urlopie leżę plackiem czy wolę zwiedzać? Wolę zdecydowanie chyba leżeć i odpoczywać, chociaż zależy, jak jest coś fajnego do zwiedzenia, to wiadomo, że tak, ale jednak lubię sobie pochillować. Miejsce, które zrobiło na mnie największe wrażenie? No, mam nadzieję, że takie miejsce dopiero
jest przede mną. Urlop planujesz sam, czy korzystasz z usług biur podróży? Raczej planuję ze znajomymi, bo to też znajomi grają w piłkę i grają w różnych ligach, więc staramy się zawsze dograć jakiś tam wspólny termin, chociaż jest bardzo ciężko i no to jest głównie zależne od tego, jak się tam zgramy, ale raczej sami sobie to ustalamy. Marzę o wakacjach w bądź na? Może jakieś Malediwy? Potrzebujesz urlopu po urlopie? Nie, zdecydowanie nie. Motoryzacja. Mój pierwszy samochód? Jeszcze nie mam. Troszkę się ociągałem ze zdaniem prawo jazdy, ale już się udało zdać i na ten moment nie mam. Mam nadzieję, że w tym roku się to zmieni. Wymarzone auto? Wymarzone. Takie, które najmniej będzie palić. Auto ma być szybkie, a nie wygodne? Najlepiej, żeby było i takie, i takie. Automatyczna skrzynia biegów, czy manualna? Automatyczna. Dla mnie zdecydowanie automatyczne. Kolor samochodu ma znaczenie? Na pewno jakieś ma, bo podobały mi się, może będzie taki klasyk, ale czarny kolor mi się raczej najbardziej podoba, ewentualnie z dodatkami jakiegoś żółtego koloru. Mhm. Wolny czas. Jak najbardziej lubisz spędzać wolne dni? Wolne dni? Lubię sobie pójść na rynek, na jakiś dobry obiad. No wiadomo, spotkać się ze znajomymi, ale bardzo lubię pić kawę, więc też lubię sobie na przykład do starego piernika na rynku iść i sobie tam po prostu posiedzieć godzinkę, dwie, coś może ewentualnie do kawki sobie na słodko zjeść. I tak chyba najbardziej lubię spędzać wolny czas. Książki czytam, czy czekam na ekranizację? No, za dużo tych książek nie przeczytałem, dopiero mam zamiar zabrać się za czytanie książek, więc... A masz już taką, którą byś teraz polecił każdemu? Biografię Cristiano Ronaldo, to myślę, że każdy zawodnik ją pewnie przeczytał, więc warto ją na pewno przeczytać. Chodzisz do kina czy na film? No, różnie z tym jest. Szczerze mówiąc, szybko nudzę się w kinie, bo nieraz gdzieś tam się wybraliśmy do kina, no to bardzo szybko mi się nudzi i później żałuję, że poszedłem. I... Film z lektorem, dubbingiem czy napisami? Dubbingiem chyba. Pierwszy film, który pamiętam? O kurczę, pierwszy film. Ciężko mi sobie przypomnieć pierwszy film, jakim Kevin sam w domu albo w Nowym Jorku. To wiadomo, że na święta zawsze gdzieś tam oglądałem, ale no to chyba taki pierwszy mi przyszedł do głowy. Ciężko mi sobie przypomnieć. To właśnie o to chodzi w tym pytaniu. Taki pierwszy, który masz z tyłu głowy. A ulubiony film? Ulubiony film? Film może nie, ale serial Skazany na śmierć. No to ten serial oglądałem już chyba z 3 razy i naprawdę zrobił na mnie duże wrażenie. Ulubiona aktorka? Ulubiona aktorka? Nie, mam raczej tak ani aktora, ani aktorki, więc... Już omijamy. No, omijamy na kolejne pytanie. Komputer czy konsola? Jak już mam wybrać, no to konsola, ale raczej ani to, ani to. Jakby nie gram w gry komputerowe i na konsoli wiadomo, że gdzieś tam u znajomych czy coś, no to w jakąś fifkę sobie pyknę, ale nigdy mnie nie ciągnęło do takich typu gier. A jest jakaś gra, przy której spędziłeś najwięcej czasu? No to FIFA, ale to tak jak mówię, bardziej u znajomych niż tak, żebym ja miał, bo nie ciągnie mnie kompletnie do takiego czegoś. Muzyka. Ulubiony wykonawca muzyczny? To Avi, zdecydowanie. Ulubiony utwór? Veni. Avi Veni. Obecnie najczęściej słucham? Aviego. Ulubiona piosenka z autokaru? No, jestem nowym zawodnikiem, więc no, tutaj jest straszna mieszanka. Zależy, kto się podłączy do głośnika, więc no, jest naprawdę dużo rodzajów tej muzyki, więc ciężko wskazać jeden. Może przyjdą dłuższe wyjazdy ligowe, to wtedy no, będzie okazja dokładnie, się wsłuchać. Takich nie zabraknie na pewno dłuższych wyjazdów. Mógłbym być DJ-em, czy to nie moja broszka? Mógłbym być, ale zostawię to chłopakom, bo dobrze to robią, więc... Disco polo znam, ale nie słucham. Znam. No nie słucham na co dzień, wiadomo, ale znam i gdzieś tam nawet są jakieś kawałki, które gdzieś tam mi dobrze wpadają w ucho, ale... Muzyki najczęściej słucham w? Lubię sobie, jak jestem sam na mieszkaniu, no to wstaję rano, to pierwsze co praktycznie robię, no to sobie włączę właśnie Spotify'a i włączę sobie jakąś muzyczkę, idę sobie zawsze wziąć prysznic, bo to taka moja rutyna rano i rano najczęściej. Przed meczem najczęściej słucham? Aviego, bo ma fajne teksty bardzo, które gdzieś tam motywują na pewno przed meczem, czy też przed nawet treningiem.
Karaoke. Mistrz mikrofonu czy wolę przy goleniu? No przy goleniu też nie śpiewam, bo nie czuję się w tym mocny, więc lepiej żebym... To zostawiasz innym całkowicie. Zostawiam innym, bo to może ciężko wyjść. Ostatni panel. Szkoła. W której ławce siedziałeś w szkole? No zazwyczaj siedziałem w ostatniej, no chyba, że nauczyciel kazał mi się przesiąść do pierwszej, no to ewentualnie w pierwszej, ale najczęściej w ostatniej. A karnie w pierwszej, tak? No niestety, zdarzało się. W szkolnym autobusie zawsze zajmowałeś ostatnie siedzenia? Zawsze. Wagary, chodźcie ze mną, czy idę z wami? I tak, mieliśmy gdzieś tam swoją ekipkę, że w paru... Zmieniał się prowodyr, tak? Tak jest. Dość często chodziliśmy na wagary. Chociaż nie polecam oczywiście, trzeba chodzić do szkoły, trzeba się uczyć, ale wszystko jest dla ludzi, wiadomo. Tak. Ale każdy to po fakcie dopiero mówi. No po fakcie tak, no wiadomo, ale młodzi lepiej nie chodzą do szkoły i niech się uczą. Zdecydowanie. Oprócz wychowania fizycznego lubiłem? Co ja lubiłem w szkole? Dobre pytanie. Kurczę, muszę się zastanowić, ale... Godzinę wychowawczą może, no bo tam praktycznie nic nie robiliśmy, więc akurat nie przeszkadzała mi taka lekcja. Za to nie cierpiałem. Oj, matematyki. Myślałem, że będzie cała litania, że wszystkie Znaczy mógłbym wymienić jeden po drugim, ale no matematyka tak? Niech będzie. Wciąż mam kontakt z kolegą ze szkolnej ławki. Tak, nawet ostatnio spotkałem mojego takiego dobrego kolegę z ławki. Przez przypadek w galerii i od razu pierwsze co, no to zaczęliśmy wspominać te szkolne czasy i naprawdę śmialiśmy się co niemiara. Szkolne potańcówki. Król parkietu czy podpierałem ścianę? Różnie to bywało, szczerze mówiąc. Gdzieś to z biegiem czasu na pewno teraz się zmieniło i lubię sobie potańczyć, ale w tamtych czasach szkolnych no to nie przepadałem za tym. I ostatnie pytanie. Najlepsze co dała mi szkoła to... Najlepsze, co dała mi szkoła, to... Kurczę, ciężko mi powiedzieć, co dała mi szkoła. Ciężkie pytanie na koniec, naprawdę. Muszę się zastanowić, ale... Spokojnie, mamy czas. Może troszkę takiej cierpliwości i żeby być konsekwentnym, bo gdzieś tam zawsze miałem problem w szkole z różnymi przedmiotami, ale zawsze z tego wychodziłem jakoś dobrze, więc... Obronną ręką. No tak no jest. To widzisz. Tego cię nauczyła w takim razie. No, można tak powiedzieć. To trochę naciągane, ale no, żeby coś odpowiedzieć, no to niech tak będzie. Super. Dziękuję bardzo. Tomek Bała. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.